Przełącznik modułowy SFT440 będzie przedmiotem dzisiejszego wykładu. Zapraszam. Jak on działa? No i mamy trzy opcje. 0, 1 lub 2. Opcji 0 w pozycji 0. Żadne zaciski nie są ze sobą połączone. Proste. Urządzenie jest wyłączone. Jakiekolwiek tam będzie podpięte. Koniec. Ok. Opcja numer 1. Wtedy zacisk numer 2 jest połączony z zaciskiem 1. 6 z 5. 10 z 9, 14 z 13, czyli to jakby te lewe, zaciski znajdujące się po lewej stronie w każdym module są połączone z górnymi zaciskami, no i opcja numer 2, w takim wypadku zaciski znajdujące się po prawej stronie, czyli 4, 8, 12 i 16 są połączone z analogicznie z zaciskami 1, 5, 9 i 13, także to jest taki przełącznik, który przełącza raz w jedną stronę lub drugą stronę. OK, a teraz ważna informacja. 14 sierpnia ruszamy z dniem energetyka. Tak naprawdę będzie to trwało przez cały tydzień. U nas będą materiały edukacyjne, będą zajebiste promocje. Wpadajcie na Eldago.pl. Nie przegapcie tego w najbliższy poniedziałek 14 sierpnia. A teraz wracamy do materiału. No, ale do czego to tak naprawdę służy? Więc tak, możemy go użyć jako przełącznik głównego zasilania, czyli od tej strony na przykład do zacisków 2, 6, 10 i 14 podłączamy główne zasilanie doprowadzone od zakładu energetycznego. Natomiast do zacisków 4, 8, 12 i 16 podłączamy zasilanie z agregatu. No dobra, i w takim wypadku, jeżeli przełącznik ustawimy na 1. No to doprowadzamy zasilanie z zakładu energetycznego, a jeżeli przełączymy na pozycję numer 2, to doprowadzamy zasilanie z agregatu. Jak to wygląda? Więc tak, prosta sprawa. Tak, przełączamy na pozycję numer 1. Oczywiście nie ma takiej możliwości, nie możemy do tego dopuścić, producent nie może do tego dopuścić, żeby w jakiś sposób. Potencjały od zakładu i od agregatu w jakiś sposób się ze sobą stykały. Także mamy tutaj takie przejście, że albo jest zakład energetyczny, załóżmy, albo zero. I dopiero wtedy możemy przełączyć na agregat. Musi to być tak wykonane wewnątrz przełącznika, żeby nie było żadnego ryzyka, że powstanie jakiś łuk, że ta przerwa będzie na 100% zapewniona. Drugą opcją jest na przykład wykorzystanie tego jako przełącznika obrotów lewo-prawo. No, standardowo używa się takich łączników krzywkowych, no ale jest taka opcja, tak? jeżeli masz jakąś rozdzielniczkę. Przy urządzeniu, czy, czy jakąś skrzynkę możesz taki przełącznik zastosować. Wtedy taki przełącznik po prostu będzie służył do przełączania obrotów. Tabliczka znamionowa, tutaj mamy schemacik. Zawsze, ale to zawsze, tym bardziej jeżeli pierwszy raz używasz danego modułu, zerknij sobie na ten schematik, jeżeli oczywiście jest on narysowany na obudowie osprzętu, a jeżeli nie, to możesz zerknąć do DTR-ki dostarczonej wraz z osprzętem. Czasem można się po prostu pomylić, lepiej sobie zerknąć, czy na pewno wiemy jak to tutaj funkcjonuje. Także mamy tutaj schematik, mamy tutaj... Symbol modułu SFT440. No i często tutaj też producenci zaszywają pewne informacje w samym modelu, czyli 440 to tutaj w naszym przypadku jest pierwsza czwórka, to jest liczba modułów 4, a 40 to jest prąd, który może płynąć długotrwale przez ten przełącznik, czyli 40A. Mamy tutaj też informacje na temat napięcia znamionowego 400V, czyli standardowe instalacje, czy to w domach, czy generalnie w instalacjach niskiego napięcia zasilanych z tak zwanej. Sieci. Dobra, teraz kwestia zacisków. Mamy tutaj osiem zacisków windowych, tak zwanych, które po prostu podnoszą się. Tutaj jest taka winda, i dociska ten przewód wprowadzony do tego złącza. One są od siebie dosyć odseparowane, tak żeby się właśnie też przypadkowo nie zetknęły. Elementy czynne. Które tutaj są odizolowane i wprowadzone do zacisku. Także to jest bardzo istotne. No i tutaj one nie są zbyt duże, prawda? One tutaj przyjmą maksymalnie 16 mm2 w drucie lub 10 mm2 w lince, przynajmniej tak podaje producent. Więc jeżeli masz na przykład większy przekrój kabla zasilającego WLZ, no to w takim wypadku musisz się zaopatrzyć w większy model, na przykład SF463A, z tym, że on jest dwa razy szerszy już, no i te zaciski są już. W takie same jak, czy takie same, czy przyjmą 35 bodajże mm2 tego typu zaciski. Tam możliwe, że są nawet większe. To już trzeba byłoby sprawdzić. Więc takie mamy opcje. I co myślę, że tutaj wyczerpaliśmy temat. Nie ma co tutaj specjalnie drążyć. Oczywiście tutaj jest możliwość zainstalowania na szynie DIN skoro jest to przełącznik modułowy. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego filmu. Pamiętaj, że każdą środę decydujecie na Instagramie na moim kanale na relacjach, w którą stronę idziemy, co wybierzemy, o czym będę opowiadał. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Cześć.